No dobra, to może już zaczniemy. Że dzisiaj wyjątkowo troszeczkę później, ze względu na to, że to troszeczkę później. Normalnie to nie zaczyna się. Cieszę się, że się wszyscy zmieścili, bo już się bały, bo jeszcze chętnie, że nawet ta sala nie wystarczy. No to zgodnie z zapowiedzią dzisiaj będziemy się zajmowali podstawowymi algorytmami tekstowymi. Dużo z tych rzeczy teoretycznie większość z Was już powinna wiedzieć, bo na przykład będę opowiadał o algorytmie KMP, który generalnie wszyscy powinni mniej lub bardziej znać. Zapewne. Kiedyś był następny do programowania, no ale dzisiaj się dowiecie przede wszystkim rzeczy, których możecie o tych algorytmach nie wiedzieć. I sposoby rozumienia, taka opowieść, że na przykład algorytm KMP to jest taki fajny, krótki algorytm, który no niestety trzeba zakuć, bo nie da się zapamiętać inaczej. No i dzisiaj spróbuję na przykład pokazać, że tak naprawdę tak nie musi być i że algorytm KMP można dosyć łatwo zrozumieć i nie potrzeba do tego 10 lematów, czyli tyle, ile jest mniej więcej w kolmenie. Dobrze. To jest taka krótka stacja na ten temat. No już powoli zaczniemy. No dobra. No to zaczynamy od KMP i zastosowań KMP. No to co? Mamy sobie słowo. N-literowe. No i naszym zadaniem jest, mamy sobie jakieś takie jedno słowo i mamy sobie jakiś wzorzec, który jest M-literowy. No i chcielibyśmy znaleźć wszystkie wystąpienia wzorca W w tekście S. No powiedzmy, że nazywa się S. Czyli szukamy wszystkich wystąpień. No i do tego celu przez KMP postaram się przyjść dosyć szybko, bo zapewne... No to dla słowa S wyznaczamy sobie coś takiego jak funkcję prefiksową, która liczbą od 1 do N przypisuje jakieś tam wartości, jakieś liczby naturalne. No i teraz funkcja prefiksowa na czymkolwiek. Dobrze, to ja na razie się pozbędę. Nie ma na razie wzorca. Na razie, no dobrze, to na razie będziemy wyznaczali to dla danego słowa S. Na razie porzucam wzorzec. No i teraz ta funkcja prefiksowa to jest takie coś, że P od I to jest długość najdłuższego właściwego prefiksu, sufiksu, że tak to napiszę, słowa S od 1 do I. No i teraz dla przypomnienia, no prefiks słowa no to początkowy fragment słowa, sufiks słowa to końcowy fragment słowa, a prefikso sufiks, taki babobok, to jest takie słowo, które występuje i na początku, i na końcu. To jest prefikso sufiks. No i chcemy wyznaczyć długości najdłuższych właściwych prefikso sufiksów poszczególnych prefiksów słowa. No i chcielibyśmy to zrobić jakoś efektywnie. Dobrze. No i teraz do tego celu potrzebne nam będą raptem dwa lematy, żeby to dobrze wyznaczyć. No chcemy na razie w czasie dniowym względem n wyznaczyć te wszystkie wartości tablicy prefiksowej. No to tak. Lemat pierwszy, który nam będzie potrzebny, no to jest taki, że prefikso sufiks, prefikso sufiksu jest prefikso sufiksem. Tak? No tak. Czyli przyjaciel mojego przyjaciela jest moim przyjacielem, innymi słowy mówiąc. Czyli, jeżeli mamy sobie jakieś słowo, czyli powiedzmy, że już mamy policzone wartości funkcji prefiksowej dla całego słowa, to ja teraz twierdzę, że wszystkie prefikso, sufiksy słowa całego to, no i tutaj wymienię już tylko długości tych prefikso, sufiksu, no to jest cały prefikso, sufiks taki, on nie jest właściwy, czyli nie jest krótszy od danego słowa, mamy P od N, P od N i tak dalej. No to postępowanie, no widać, że tutaj za każdym razem, ponieważ P to jest właściwy prefiks, to sufiks, no to widać, że ten ciąg będzie ściśle malejący, no i w pewnym momencie ten ciąg dojdzie do zera. Czyli wypiszemy w ten sposób sobie wszystkie prefiksy, sufiksy. No i tak jak już mówiłem, no to wynika z bardzo prostej właściwości, że jak mamy sobie słowo, mamy jeden prefiks, sufiks i teraz mamy prefiksu sufiks tego prefiksu sufiksu, no to też ten prefiksu sufiks jest prefiksu sufiksem całego słowa. Czyli na te pasterze, które już mówiłem na samym wstępie. Czyli to pokazuje, że gdybyśmy mieli już to wyznaczone, to przejście przez wszystkie prefiksu sufiksy jakiegoś słowa, no to jest po prostu iterowanie funkcji prefiksowej. Proste. No dobra, to był lemat pierwszy, a teraz obiecany lemat drugi. Chyba. Tak? Pisz tak do wysokości swojej głowy. A może przejdźcie swoje łapy do tyłu.
Nie, bo to tablica. To jest woda. Dobrze, gdzie jest moja głowa? Dobra, no to no sobie tam. Chyba nie tak. Dobrze, nie umiem rysować prosto. Okej. Okay. No rozumiem, no dzisiaj możemy też przechodzić przez drobne problemy techniczne, także zakładam, że sobie jakoś z nimi poradzimy. Dobra. Co ja chciałem powiedzieć? Aha, lewat drugi. No to lewat drugi. No mówi, już by, no bo tutaj mamy jakąś właściwość, która mówi, że jak już sobie policzymy, to już będzie fajnie. A teraz druga właściwość mówi, w jaki sposób liczyć, tak naprawdę. No to druga właściwość mówi, że jeżeli mamy sobie, rozważamy sobie wszystkie pozycje słowa od 1 do i, już sobie tutaj wszystko policzyliśmy, i patrzymy na pozycję i plus 1, no to teraz, jak mamy sobie prefikso, sufiks tego całego, to jak wytniemy ostatnią literkę, to mamy sobie prefikso, sufiks słowa. Czyli jeżeli wytniemy sobie literkę od i plus pierwszą, to pozostaje nam prefikso, sufiks słowa s od 1 do i. Tak? Czyli żeby wyznaczyć p od i plus 1, no to musimy sobie wziąć jakiś prefikso, sufiks, sufiks tego słowa właśnie od 1 do i. I następnie na tych podstawach i taki, w którym będzie tutaj odpowiednia literka, czyli taka, którą będziemy mogli przedłużyć. No i w ten sposób liczymy sobie wartość prefiksu, sufiksu dla pozycji i plus 1. No dobra, tak naprawdę, no dobrze, to już teraz jesteśmy gotowi do napisania takiego kodu wyznaczania funkcji prefiksowej. No to robimy to mniej więcej w ten sposób. Ja to może zapiszę tak, żeby było widać, jak to się dzieje. Czyli tak, bierzemy sobie najpierw wartość. Najdłuższy prefiks osobik słowa jednoliterowego właściwie jest zawsze zeroliterowy. No i wprowadzamy sobie dodatkowy parametr t, który nam nie będzie potrzebny do kodu, ale będzie nam potrzebny do powiedzenia, dlaczego ten algorytm jest żywy. Czyli t to będzie równe p od 1. I teraz dla każdej pozycji, ja tutaj napiszę bardzo szybki pseudokod. I równe się 2, i mniejsze równe m, plus plus. No to chciałem, ale już nie będę taki. No, spróbuję się to zmieścić. No i teraz niezmiennik, jaki tutaj będę miał, to będzie taki, że t to jest równe p od i minus 1. Czyli zawsze będę chciał mieć taką właściwość. No widać, że na początku jest taka właściwość jest spełniona. No i teraz co? Czyli t to jest ten poprzedni, t to jest najdłuższy prefikso sufiks tego poprzedniego słowa. No to teraz muszę przejrzeć wszystkie coraz to krótsze prefikso sufiksy tego słowa i spośród nich wybrać taki, który daje się przedłużyć o tą jedną literkę, żeby otworzyć prefikso sufiks wszystkich. Czyli po razie ten jest od 0 i ja może, żeby się nie pomylić, mieć takie nagazy jak u siebie s od 4 plus 1, czyli że ten przedłużający symbol jest różny od s od i tego, no przechodź do poprzedniego prefikso sufiksu. I tutaj korzystam sobie z tematu pierwszego, cofam się po wszystkich prefiksach, sufiksach, aż nie znajdę takiego, który przypasuje. No i teraz jeżeli przypasowało, czyli jeżeli rzeczywiście s od t plus 1 jest równe s od i, no to wtedy t plus plus, to oznacza, że to wtedy bierzemy, przedłużamy ten prefiksu sufiks. Może się okazać, że po prostu w ogóle się nie przypasowało. Jeżeli się nigdy nie przypasowało, to tak naprawdę oznacza, że zeszliśmy do zera. Czyli tutaj mamy tę równość wtedy, kiedy. Czyli tę równość mamy albo wtedy, kiedy rzeczywiście przepasowano, albo wtedy, kiedy t jest równe 0. No to w tym momencie, jeżeli t doszło do 0, no to albo po prostu ten prefikso sufiks będzie jednoliterowy, albo będzie 0 literowy, jeżeli nawet to nie pasuje. No i na koniec p od i równa się t. No między innymi po to, żeby zachować ten nasz niezmiennik. Hura, udało mi się to zmieścić tutaj. Czyli tak naprawdę tak jak mówię, przechodzimy sobie przez wszystkie. Przez kolejne prefikso, sufiksy krótszego słowa, no i jak patrzymy sobie, jak się skraca, no i w pewnym momencie to może, no i w pewnym momencie, jeżeli przypasuje, w pewnym momencie, no to mamy nasz prefikso, sufiks, no bo przeszliśmy przez te prefikso, sufiksy krótszego fragmentu w kolejności od najdłuższych do najkrótszych. Czyli tutaj tak jakby były dwa lematy proste i poza tym żadnej filozofii nie było. Jest bardzo krótki kod. I co więcej, łatwo zauważyć, że ten kod jest szybki. No to obserwacja jest taka, że ten algorytm rzeczywiście działa w czasie liniowym względem n. No i tutaj ja specjalnie dzisiaj, bo to nie będzie jedyny taki kod, bo ja chcę dzisiaj pokazać dużo związków między algorytmami tekstowymi, no specjalnie wyróżniłem tę zmienną t, którą sobie tutaj nazwałem. I na niej będziemy patrzeć, ponieważ te algorytmy tekstowe często one są liniowe, chociaż tego nie widać tak naprawdę. No i tutaj widzimy, że algorytm KNP jest tak naprawdę,
algorytm KNP jest zmieniowany, no tak na pierwszy rzut oka, no to mamy KNP i tego nie widać. No i trzeba patrzeć na koszt amortyzowany, jak koszt amortyzowany się zapomnia. Czyli bierzemy sobie, patrzymy sobie na zmienione. No i teraz patrzymy. W każdym wykonaniu tej pewnej zmiany na T może się powiększyć co najwyżej raz. Czyli tak, liczba inkrementacji jest nie większa niż R łączna. No i poza tym każdy obrót pętli Y zmniejsza wartość T. No więc liczba wykonań pętli Y łączna, suma po wszystkich i jest nie większa niż, no to jest równa liczbie dekrementacji. No, ponieważ T nigdy nie może zejść poniżej zera, no to jest nie większe niż właśnie to, co tutaj napisaliśmy. Czyli tak naprawdę linijka, tutaj ta linijka zawsze zwiększa, ta linijka zawsze może zwiększyć T o co najwyżej jeden, a zawsze każde wykonanie pętli Y co najmniej o jeden zmniejsza T. No więc no między innymi po to sobie wydzieliłem to T tutaj, bo tak naprawdę tego T ja bym nie musiał utrzymywać przez cały algorytm, tylko za każdym razem sobie przepisywać, ale jak się to T wyjmie na zewnątrz, to wtedy właśnie widać, że jest dobrze. Ok, no i to, co tutaj mówiłem, to jest zapewne wiedza co poniekąd standardowa. Jeśli ktoś kiedyś czytał sobie Cormana do poduszki albo jakąś inną fajną książkę, to pewnie coś takiego widział. Natomiast no, jedna z ciekawszych rzeczy jest taka, no tak naprawdę dobrze, to mamy już tablicę prefiksową i teraz jak napisać algorytm KNP, czyli jak wyszukiwać wzorca w tekście za pomocą funkcji prefiksowej. No to teraz sztuczka, która najbardziej łatwa na zapamiętanie tego wszystkiego jest taka, że to już tak naprawdę jest koniec. Mianowicie, żeby wykonać teraz algorytm KNP, ja postaram się na coś akurat tutaj zmieścić. Żeby... No nie wiem, czy na... No to żeby wykonać algorytm KNP, no to już teraz wracamy do tego, że mamy jakiś wzorzec i mamy jakieś S, to tak naprawdę wystarczy policzyć funkcję prefiksową do takiego ciekawego słowa. Czyli liczymy tę funkcję, czy tam tablicę P na słowa W, H, S. I tak naprawdę to wystarczy. Chodziło. Czyli nie trzeba, bo często w różnych implementacjach KNP jest najpierw funkcja prefiksowa, a potem jeszcze jeden bardzo podobny fragment kodu, który tak naprawdę robi to samo. A my tutaj nie będziemy tego udawać, tylko powiemy, że tak naprawdę robimy to samo. Czyli wstawiamy sobie między W i S jakiś specjalny hash, no hash to jest specjalny znaczek, który nigdzie nie występuje. No i teraz co? Nie, no dobrze, to może jednak skorzystam z jakiejś ilości miejsca, bo czuję się tam osaczony. No to teraz tak, jeżeli narysujemy sobie sytuację, tu mamy wzorzec W, tu mamy hash, tu mamy tekst S. Jeżeli wzorzec W występuje w pewnym miejscu w tekście S, to to tak naprawdę będzie oznaczać, że długość prefiksu sufiksu, czyli P od I, będzie większa równa niż długość wzorca. Tak naprawdę ta długość, no nie może być większa niż długość wzorca, ponieważ tu mamy jakiś specjalny hash, no i teraz nie uda nam się tak zamienić tego prefiksu sufiksu, no bo jak tylko ten prefiksu sufiks znajdzie na hash, no to mamy problem, no bo hash jest dokładnie jeden w całym tekście, więc już, no jak tutaj byśmy to powiększyli, to już tutaj nie znajdziemy drugiego odpowiadającego prefiksu sufiksu, więc tak naprawdę to będzie równe. Czyli jeżeli wartość funkcji prefiksowej w jakiejś pozycji i, ale już poczynając odtąd, jest równa W, to to znaczy, że tutaj mamy koniec wystąpienia. No bo mamy po prostu taki prefiks do sufiks całego tego fragmentu słowa. No i w oczywisty sposób, jeżeli P od I jest mniejsze od W, no to nie ma. No i to jest tak naprawdę koniec, czyli no, jeżeli liczenie funkcji prefiksowej, taki prosty fragment kodu, do tego wystarczy to zapuścić dla słowa troszeczkę innego tak naprawdę niż... czyli nie musimy, bo normalnie zawsze liczymy tylko dla wzorca, a tutaj policzymy sobie dla sklejenia wzorca i tekstu. No i w tym momencie mamy wszystko za darmo i algorytm bardzo prosto stwierdza, czy mamy w danym miejscu wystąpienie, czy go nie mamy. No i jest koniec algorytmu KNP i teraz widzimy przy okazji od razu, czy on jest liniowy, no bo tam to było liniowe. Czyli liniowy względem sumy długości wzorca i tekstu. No mógłby jeszcze ktoś próbować mi narzekać na złożoność pamięciową tak naprawdę. Czyli, no bo można zaimplementować algorytm KNP tak, żeby już nie mieć dodatkowego narzutu wielkości długość słowa.
Chcielibyśmy tego uniknąć. No ale do tego celu wystarczy chwilę pomyśleć tak naprawdę, czyli jeżeli widzimy, że natychmiast, jak tylko chcemy, czyli za każdym razem przy liczeniu funkcji możemy po prostu do tego momentu pamiętać funkcję prefiksową, a od tego momentu już pamiętać tylko po ostatnią wartość funkcji prefiksowej, jeżeli ktoś bardzo chce. Czyli jeżeli pamiętamy poprzednią wartość funkcji prefiksowej, no to teraz na pewno ta wartość jest nie większa niż długość wzorca, no i przy następnej iteracji już na pewno skoczymy gdzieś tutaj. Więc tak naprawdę można tego uniknąć, czyli dla i większych równych długość wzorca plus 1, no, pamiętamy tylko poprzednią wartość. Tylko poprzednią. Poprzednią. Czyli P od i minus 1. No to jest, powiedzmy, z punktu widzenia takiego złożonościowego mała różnica, ale no ale jeżeli mamy bardzo długie słowa, no a często się tak zdarza, no to wtedy nie chcemy mieć dodatkowego narzutu na pamięć. No to jest taka ciekawostka, jak to można zrealizować, żeby tutaj niczego nie dać. No ale tak poza tym, no to rzeczywiście, to jest tak naprawdę koniec algorytmu KMP. No dobrze, no ale nie samym algorytmem KMP się będziemy zajmować, będziemy dzisiaj strasznie długo gnębić prefiks o sufiks. No to ja zacznę. Czyli mamy już, czyli same te prefiksy o sufiksy, no, które pozwalają na to KMP bardzo łatwo wykonać, no mają jeszcze dużo innych wspaniałych właściwości, które będą nam pomagać rozwiązywać dużo innych problemów związanych ze słowami. No w szczególności dzisiaj bardzo dużo powiemy o różnych właściwościach słów. Czyli... No może do tamtej rzeczy. No czuję się bardzo. No dobra, zastosowania prefiksu sufiksu. No to tak. Prefiksy, sufiksy mają bardzo duży związek z okresami słowa. Czyli jak mamy słowo, to będziemy się zajmować różnymi właściwościami słowa. To okres słowa to jest taki fragment. O! To jest taki fragment słowa, który się tak powtarza. No być może ostatnie wystąpienie się nie mieści w tym słowie. Jak zresztą wszyscy zauważą, większość napisów, jakie dzisiaj będę tworzył, to są jakieś rysuneczki tak naprawdę. Więc słowami się fajnie zajmuje, bo się rysuje takie rysuneczki. No dobra, czyli to jest okres. No można sobie zdefiniować. O. Jeszcze coś takiego jak najkrótszy okres. No definicja mówi, że najkrótszy okres jest najkrótszym okresem. Dobra. No i najkrótszy okres, no z tej właściwości, że jest najkrótszy, no chętnie byśmy umieli wyliczyć. Znaczy, bylibyśmy chętni, żeby to umieć wyliczyć. No to teraz pokażę, jaki jest związek, że tak naprawdę istnieje bardzo duży związek między prefiksem sufiksami słowa a okresami słowa. Mianowicie, jak mamy sobie okres słowa długości p, to ja twierdzę, że z tego utrzymujemy, można otrzymać łatwo prefiks o sufiks tego samego słowa długości n, gdzie n to długość tego słowa minus p. No to co? Rysuję. Ciach, 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 ciach. Ja mówię, że prefiks o sufiks to jest to. I to tak naprawdę powtarza się tu. To jest prefiks o sufiks, to jest prefiks o sufiks. Tak. No. No, czyli widzimy, że długość prefiks o sufiks, jeżeli to było P, to było długość okresu, no to jak on się tak powtarza, no to jesteśmy w stanie z tego wydusić bardzo łatwo jakiś prefiks o sufiks. No dobra, ale można tak naprawdę też na odwrót. Ja jestem w stanie z prefiks o sufiksu długości PS otrzymać okres długości n minus ps. No tutaj będzie troszeczkę zabawniejszy rysunek. Powiedzmy, narysuję taki dosyć długi prefiks o sufiks, jeżeli jest krótszy, to nic nie szkodzi. Ale narysuję taki, żeby mi się dobrze bawiło. No to mam prefiks o sufiks. No to ja będę twierdził, że to ma być ten mój okres długości p. Okres długości p ma się to. No to co? Skoro to występuje na początku tego PS-a, no to na początku tego PS-a też. No, to stąd P występuje też jako druga pozycja w tym PS-ie. No to skoro P jest na drugim, czyli skoro PS zaczyna się od PP, no to to PS też się zaczyna od PP. I tak dalej. Tutaj mamy też P, no to w związku z tym tutaj mamy P. Krzywo mi wyszło. Ja tak troszeczkę przedłużę.
No i teraz na sam koniec tutaj mamy taki krótki fragment P urwany. No i ten sam krótki fragment P urwany jest tutaj, chociaż tak może nie do końca widać. No troszeczkę mi tutaj duszy. Może troszeczkę jeszcze deformuję rysunek, żeby mi było. O. Czyli tak naprawdę tu jest ten sam urwany fragment, co tutaj. Czyli tak naprawdę biorę sobie fragment i on odpowiada temu na dole. No to znowu na górze, na to znowu na dole, to znowu na górze, na to znowu na dole. No i widzimy, że tak naprawdę no mamy tutaj P, P, P. P i... Zaraz nie będę miał żadnych wedy. Jeżeli się nie zazębią, to jest częsta wątpliwość. Ja już nieraz w życiu sam w to wpadłem i się bałem, że może teraz to rzeczywiście nie działa. Jeżeli się nie zazębią prefiksu sufiksa, no to co? No to okres to jest to. To będzie P. No to co? No to ten początkowy fragment tego P, on jest tutaj i tak naprawdę on jest też tutaj, no bo to jest to samo słowo. Czyli to oznacza, że mamy tutaj P i tu P. Czyli wtedy ten okres jest taki dosyć przykrótkawy. Ale fakt, warto sobie zawsze zadać pytanie, co jeżeli się nie zazębią. I to jest też powód, dla którego nie do końca warto ufać rysunkom. No tym dzisiaj moim to można jeszcze ufać, bo są jakieś sprawdzone. Ale tak w ogólności, to często robienie sobie takich rysunków może spowodować, a co na przykład, jeżeli coś takiego, i to by na przykład mogło spowodować, że tutaj już przestanie działać. Co wcale bym się nie zdziwił, już zresztą nieraz w życiu mi się wydawało, że właśnie to jest ten przykład. No ale nie jest. Także widzę, że nie tylko ja miałem tę samą odpowiedź. Czyli no, mamy wzajemną odpowiedniość między prefiksem sufiksem i okresami. To jest całkiem fajna wiadomość. No bo teraz, umiemy policzyć najdłuższy prefiksem sufiks, a chcemy poznać najkrótszy okres. No to najdłuższemu prefiksem sufiksowi będzie odpowiadał najkrótszy okres. No bo tak. Ponieważ no, jak mamy okres, to mamy prefiksem sufiks, jak mamy prefiksem sufiks, to mamy na odwrót okres, więc biorę to najdłuższe, no to tam będę miał najkrótsze. Najdłuższy prefiks o sufiks daje najkrótszy okres. No zresztą odwrotnie też, ale no umiemy liczyć prefiks o sufiksa, a teoretycznie nie umiemy okresu. Czyli umiemy już w ten sposób policzyć sobie najkrótszy okres tego słowa. No to już jest jedna z podstawowych właściwości słowa, no bo na przykład może ułatwiać kompresję słowa. Czyli no słowo, jak mamy okres, no to słowo bardzo łatwo zapisać. Jak mówimy, ile razy pojawia się ten okres, plus jeszcze jaki fragment. To może mieć zastosowania, czy jako w samo w sobie do liczenia tego okresu, czy do krótkiej reprezentacji danego słowa. No ale zobaczmy, że okres to jest takie coś niefajnego, bo to się tak zaczyna i taki koniec może być urwany troszeczkę. A ja bym nie chciał, żeby to było urwane. To prowadzą coś takiego, co się nazywa pierwiastkiem. Pierwiastek słowa. No to jest takie słowo, które występuje. Na szczęście mam to opisać. To jest takie słowo, czy jak mam sobie, to jest moje słowo jakieś U, a to jest, może to jest V, to jest jakieś U, no to jest takie słowo, że V to się równa U do K, gdzie K jest jakieś większe równo z innym. To jest pierwiastek, to jest pierwiastkiem słowa V wtedy. Czyli to jest taki okres, ale taki, co się równo kończy. Czyli no taki fajniejszy, no bo w ten sposób już, jak już mamy taki okres, no to już wiemy, że wtedy całe słowo no to jest po prostu ileś raz powtórzone dokładnie to coś. No i tak jak w przypadku okresu możemy również próbować szukać tego najkrótszego. No to to najkrótsze się z kolei nazywa nie najkrótszym pierwiastkiem, tylko pierwiastkiem pierwotnym. Co ma bardzo fajny skrót, mianowicie pierwiastek pierwotny. Czyli to jest najkrótszy pierwiastek. No i pytanie, jak tego szukać? No można na przykład spróbować skorzystać z tego. No popatrzmy sobie na okresy. Wiemy już co nieco o okresach, nie wiemy jeszcze nic o pierwiastkach. Ale co, może będziemy mieli szczęście. Czyli spróbujmy tak zaryzykować i powiedzmy, że nuż mamy szczęście. Czyli przyjrzyjmy się wartości n minus p od n, która to wartość odpowiada, to jest najdłuższy prefiks o sufiks, czyli to jest najkrótszy okres. To już pokazaliśmy sobie przed chwilą. Może najkrótszy okres, to jest po prostu wszystko minus najdłuższy prefiks o sufiks. No bo była ta wzajemna odpowiedniość. Czyli to jest nasz najkrótszy okres. No to tak. Pierwsza rzecz jest taka, że to jest oczywiście, że nasz pierwiastek pierwotny, na który bym chciał mieć jakiś fajny symbol. Q. Na pewno oznaczmy sobie nasz pierwiastek pierwotny Q.
jakimś okresem. Być może troszeczkę dłuższym z tego powodu, że musicie właśnie równo zakończyć, a ten zwykły okres nie musi. Ale na pewno taka nierówność zachodzi. No to co? No taką nierówność mamy. No to pierwsza rzecz jest taka, jeżeli ten mój najkrótszy okres akurat tak się faktownie składa, że jego długość dzieli L, no to wtedy wiadomo, że on jest, no to wtedy wiadomo, że pierwiastkiem pierwotnym jest właśnie ten okres. No bo on się akurat, jeżeli mamy fakta, no to on się akurat dobrze równo kończy. No to jest założenie, a już mamy fakta. No ale trzeba też przyjąć założenie numer 2, mianowicie nie fakt. Nie fakt polega na tym, że no L minus P o ten, no nie dzieli N-a, czyli ten okres jakoś tak się krzywo kończy, nie kończy się tak równo. No to okazuje się, że to nasze nieszczęście jest jednak ograniczone z góry, ponieważ w takim przypadku długość najkrótszego, długość pierwiastka pierwotnego to jest po prostu długość całego słowa, czyli słowo jest, to się mówi, że wtedy słowo jest pierwotne. O. Czyli jego pierwiastek pierwotny, słowo jest pierwotne. Jego pierwiastek pierwotny jest odwracany całym słowem. No i tak jak tutaj sytuacja w przypadku farta no była no, dosyć łatwo zobaczyć, że ona jest poprawna, tak tutaj wcale nie widać, że akurat no, nie mógłby istnieć jakiś taki inny fajny pierwiastek pierwotny. No bo tutaj widzimy, że ten nasz najkrótszy, tutaj po prostu mówimy, jeżeli już ten nasz najkrótszy okres się nie nadaje, no to już nic się nie nadaje. To już nic poza całym słowem się nie nadaje. Także to wcale nie jest oczywiste, dlaczego tak jest. No to udowodnimy. Co nam da? Tylko po prostu pokazuję, że trzeba się nad tym na chwilę pomyśleć. No i normalnie może bym mi tego nie dowodził, no bo ten rezultat nie jest jakiś nadmiernie konstruktywny. Natomiast przy okazji dowodu tego czegoś udowodnimy sobie taki fajny element, który się w ogóle przydaje. Więc będzie to przyjemne spożyteczne. Dowiemy się czegoś nowego, albo i nie nowego. I przy okazji udowodnimy sobie to, co chcemy. No dobra, dobrze. No to tak. No to załóżmy, dowód będzie przez sprzeczność. Dowód będzie przez sprzeczność, czyli załóżmy, że jednak istnieje jakiś taki nietrywialny pierwotek pierwotny. Czyli załóżmy, że mamy jakieś takie słowo kum. Zauważmy, że ja troszeczkę jestem nieścisły dzisiaj, bo z jednej strony mówię, że Q to jest długość tego pierwiastka pierwotnego, z drugiej strony, że to jest sam pierwiastek pierwotny. No cóż. Informuję po prostu, żeby wam nieścisły, bo to jest szczegół techniczny. Tak naprawdę będzie zawsze wiadomo. Jeżeli piszę, że słowo równa się coś, złożenie dwóch cośów, no to zapewne to, nie, to jednak są słowa, nie liczby. No dobra. To tak, taka uwaga na boku. Czyli jeżeli załóżmy, że mamy sobie jakieś takie słowo Q, że to nasze słowo wyjściowe V to się równa Q do K. No gdzie to powęgowanie na słowach to też może jeszcze nie powiedziane, to jest też intuicyjne. No to jest tak naprawdę po prostu zapis sklejenia słów. Sklejenia się w to konkatenacji. No to załóżmy, że jest takie coś, gdzie K jest większe od 1. Tak. Czyli no chcemy założyć przed przedmiotem, że jednak jakieś takie słowo istnieje, mimo że ten nasz najkrótszy okres, czyli mamy ten okres O, no to, że ten nasz najkrótszy okres jest, no nie dzieli, czyli O to jest N minus P od N, no i że to O nie dzieli jednak długości złoży. Czyli mamy jednak taką nieprzyjemną sytuację, czyli O jest jakieś tam, ono sobie idzie jakoś się urywa, może jeszcze dalej nawet. No i, ale mimo tego jednak taki pierwiastek pierwotny będzie istniał. No to lemat wytrych, o którym wspominałem, to jest tak zwany lemat o okresowości. I cóż ten lemat o okresowości mówi? Aha, zauważmy, zanim jeszcze dojdę do lematu okresowości, jeszcze jedna drobna uwaga, że O jest nie większe niż Q. Tak, czyli długość tego okresu jest nie większa niż długość pierwiastka pierwotnego. To tak, przypomnę. Lemat okresowości mówi, że jeżeli słowo ma dwa okresy, to ma też trzeci. Kolejny taki lemat życiowy. Czyli jeżeli mamy słowo S od 1 do N i ono ma okresy, nie mieliśmy jeszcze A i B, i te okresy spełniają taką właściwość, że A dodać B jest
nie większa niż n. Ja tutaj dopiszę w nawiasie jeszcze minus nwd ab. Zaraz powiem, o co chodzi. Czyli jeżeli słowo ma takie okresy, to f ma też okres długości nwd ab. I teraz o co chodzi? Ja tak naprawdę napisałem dwa tematy w jednym, to jest taki temat sparametryzowany. Mianowicie bez tego czegoś w nawiasie, jak widzimy, jest słabiej, tak? No bo przyjmujemy słabsze założenie. No mamy. No jeżeli dopiszemy to, no to te A i B muszą być. To te A i B mogą być jeszcze mniejsze i tak będzie to założyć. Czyli to coś, co dopisałem w nawiasie, to jest wzmocnienie tego tematu. No i wraz z tym to jest tak zwany silny temat okresowości. Temat o okresowości. Gdzie? Nie, tu jest pusto. Dobrze, jak widzę, rzeczywiście te plejdy mi nie wychodzą. Więc mamy dwa rozwiązania. Albo n, albo n minus n w dab. Jak miałem tutaj inaczej zapisać? A mogę napisać nawias i gwiazdkę. Tak, no dobra, może. No dobrze, czyli to jest tak zwana słaba wersja. A to jest wersja silna. No bo to jest po prostu troszeczkę słabsze. W silnej wersji przyjmujemy słabsze założenia, pokazujemy to samo. Tak naprawdę. No i ponieważ nam słaba wersja w zupełności wystarczy, to udowodnimy wersję słabą, która jest też dużo łatwiejsza w dowodzie. No i przy okazji dowód jest elegancki, a nie, jakieś, nie jakimś wybraniem czy coś matki. Dowód jest bardzo prosty. Czyli udowodnimy wersję słabą elementu okresowości. Czyli wyobraźmy sobie, mamy słowo, mamy dwa okresy. Czyli jakieś takie. No bo tutaj sobie skacze jakiś jeden okres, tu sobie skacze jakiś inny okres. No to ja tak naprawdę twierdzę, że to słowo ma taki, przynajmniej to jest jakiś niby A, to jest jakiś niby B. No ja tak naprawdę twierdzę, że wtedy to słowo ma taki naprawdę bardzo krótki okres, no bo to jest taka intuicja, tak? Czyli jeżeli już znajdę jakieś takie dwa okresy, które się dosyć mocno zazębiają, to tak naprawdę będę w stanie z tego wyznaczyć dużo krótszy okres tego słowa. Taka jest intuicja. Niekoniecznie to jest takie formalne. No i dowód będzie stosunkowo prosty, o ile ktoś zna algorytm Euklidesa. No również mam szczerą nadzieję, że takiej wiedzy mogę wymagać. No to tak. Przyjrzyjmy się. Otóż tak, z tego, że słowo ma okresy A i B, pokażę, że ma okres A minus B. Zakładam, że A jest większy od B. A jest większy od B, bo jak jest równe, to to jest okres B. Czyli pokażę, że jeżeli ma dwa okresy A i B, A jest większy od B, to ma też okres na minus B. No to co? Przyjrzyjmy się dowolnej pozycji I tego słowa. No takiej pozycji I, że I plus A minus B, no nie wychodzi poza to słowo, no bo bez sensu. Chcę pokazać tak naprawdę, że ta pozycja I plus A minus B też będzie, że literka występująca na tej pozycji będzie taka sama jak literka występująca na tej pozycji. Czyli no muszę przyjąć takie założenie, żeby nie wyskoczyć poza słowo. No dobra. No to co? Rozważmy sobie dwie możliwości. Albo próbujemy sobie skoczyć o A do przodu, albo próbujemy sobie skoczyć o B do tyłu. I teraz zastanawiam się, czy chociaż jedna z tych pozycji musi siedzieć wewnątrz słowa. Czyli ta pozycja o przeskoczeniu o A do przodu i o przeskoczeniu o B do tyłu. Czyli pytanie jest takie, czy któraś z pozycji przeskocz o A do przodu, albo cofnij się o B do tyłu, no musi leżeć wewnątrz słowa. Odpowiedź jest taka, a no musi, bo mamy założenie. To nasze założenie mówi, że A plus B jest nie większe niż N. Co innymi słowy mówię, to oznacza, że nie wyskoczymy za daleko. To mówi, że dla każdej pozycji musimy sobie znaleźć taki skok, że albo ten skok będzie siedział z jednej strony, albo ten skok będzie siedział z drugiej strony. Nigdy nie znajdziemy takiej pozycji, która by spowodowała. No bo gdybyśmy znaleźli taką pozycję, która zarówno tu, jak i tu by nie siedziała, tu jest B, tu jest A, no to by oznaczało, że A plus B jest jednak większy niż długość tego słowa, ale tak nie jest. Czyli to chyba musi być N nie 1. Gdzie? A plus B musi być mniejsze, bo jest równe N nie 1, a nie N. Tak. I tak samo ten drugi warunek, to pomiję chyba z plusem, bo tak będzie to działało. Wtedy jak jest minusem, nie, tu jest to. To masz mniejsze, masz przez to mniejsze A i B w drugim warunku i ty mówisz, że nawet jest lepszy. Masz mniejsze A i B przez drugi warunek. Też. To jest
To chyba z plusem będzie dobrze, tak? Dobra, pozbywam się silnej wersji na matokę. Zobaczcie, kto zdaje wyższe. Ale to nam właśnie podkłosi. Plusem działa. Dobrze, pozbyłem się tej wersji. Dobrze, mogłem się gdzieś tutaj pomylić, nie chcę się bawić w filmie. Podałem ciekawostkę, nie wyszło. Trudno. Nie, wyszło to dobrze. Dobrze, to ja... Dobrze, ze względu na to, że nie chciałbym zostawać na wersji lematu okresowości, jeżeli tam gdzieś jest NWD, należy sobie napisać plus albo minus, w zależności od nastroju i od tego, która wersja jest poprawniejsza. Dobrze, oczywiście minus 1 nam będzie potrzebny. Dobrze, mniejsza to na plus, minus 1. Jeżeli siedzi ta pozycja, no to ja teraz mogę się, skoro mam też plus B, zaraz nie będę miał żadnej kredy, to, że tak naprawdę, jeżeli się teraz cofnę o B, no to w tym momencie przesunąłem się o wartość A minus B. Czyli jeżeli się działa pozycja plus A, no to z tej pozycji, czyli no to wtedy zgodnie z tym, że słowo ma okres A, no to ta litera musiała być równa tej, a zgodnie z tym, że słowo ma okres B, no to ta musiała być równa tej. No mamy też drugi przypadek, kiedy udaje nam się w pozycji I cofnąć o B, no to w tym momencie możemy pójść do przodu o A. No i w tym momencie mamy tutaj A minus B. Czyli niezależnie od tego, która z tej pozycji zaszła, no teraz możemy wrócić drugą stronę. Albo tędy, albo tędy. Czyli pokazałem, że jeżeli słowo miało okresy A i B, no to ma też okres A minus B. No i teraz pozostaje nam już tylko i wyłącznie algorytm Euklidesa, tak? W algorytmie Euklidesa liczenia NWD tak naprawdę no można po prostu rozważyć wersję algorytmu Euklidesa przez tak zwane proste odejmowanie. Jest taka wersja, bardzo prosta i mało, w sumie mało efektywna. Która ta wersja mówi, że jeżeli mamy policzyć NWD AB, no to jeżeli A jest równe B, no to po prostu zwracamy A. Jeżeli A jest mniejsze od B, to zwracamy NWD B A. A jeżeli wreszcie A jest większe od B, no to zwracamy NWD B A minus B. To jest taka wersja algorytmu Euklidesa przez tak zwane proste odejmowanie. Zgodnie z tym, no mamy teraz taką operację. Jeżeli mamy dwa okresy, to możemy z tego stworzyć trzeci okres o długości A minus B. No to kontynuując tę zabawę na okresach, dokładnie tak jakbyśmy tutaj szli algorytmu Euklidesa, otrzymamy w końcu okres, no właśnie NWD AB. Czyli tak naprawdę taki dylemat do okresowości. No a jeszcze jest ta wersja silna z tym NWD, to może jeszcze gdzieś tutaj napisane, nie wiem, może z plusem, może z minusem. To ja może napiszę N plus minus NWD AB. No bo to jest zawsze coś, na czym się trzeba chwilę zastanowić, w którą stronę będzie lepiej. Mniejszą. Jest jakaś wersja silniejsza, ale ona prawie nigdy się nie przydaje. Z plusem. Z plusem? No dobrze, no przyjmijmy, że z plusem. Niech stracę. Dobra. To może tutaj też z plusem? Nie tam kusi. Tam plus minus. To jest naprawdę żadne. No to zostawiam jakiś drobny fragment do dopracowania. Dobrze, mniejszą. No w każdym razie mamy lemat do okresowości, który tak jak mówię, intuicyjnie mówię, jak mamy dwa okresy, to mamy też mniejszy. No to teraz skorzystamy z tego lematu okresowości. Już tutaj sobie przypomnimy, co my tak naprawdę dowodzimy, tak? Może już zapomnieliśmy, nad czym się aktualnie zastanawialiśmy. No dowodziliśmy, że jeżeli mamy jakiś nietrywialny pierwiastek pierwotny i mamy jeszcze jakiś inny okres, no i teraz ten okres nie, no, ma tę smutną własność, że nie dzieli długości n, no to że już wtedy, znaczy no, chcemy pokazać sprzeczność, tak? Chcemy dojść do sprzeczności. No to sprzeczność będzie prosta, tak? Mamy dwa okresy. Pierwszy to jest Q, drugi to jest O. No i ponieważ K jest większy od 1 i ponieważ, czyli tak naprawdę dwa razy Q się mieści w słowie i dwa razy O również się mieści w słowie, bo O było nie większe niż Q, no to stąd jest wniosek, że z O i z Q jesteśmy w stanie wyprodukować okres długości NWD. O, Q. Taki jesteśmy w stanie wyprodukować okres na podstawie właśnie lematu o okresowości. No i teraz wystarczy zauważyć, że to już daje sprzeczność, no bo oczywiście Q nie może być wielokrotnością O, no bo już samo O nie dzieliło N, a więc... czyli że nie może być tak, że O dzieli Q, no bo już O nie dzieliło N, no a gdyby tak było, no to Q też by nie dzieliło N, gdyby O było tylko jego wielokrotnością. No to skoro tak, no to NWD
ogół jest mniejsze niż w szczególności długość najkrótszego okresu. To słabo w sumie, bo to było najkrótsze. Dobra, zakładam, że... Czyli mniej więcej, czyli tutaj mamy tą żądaną sprzeczność. Ja troszeczkę tutaj ten dowód przeciągnąłem, to znaczy najpierw wkleiłem jakiś temat, żeby potem dokończyć dowód i tak jak mówię, dlaczego? Dlatego wkleiłem ten temat, że to ten temat w tym dowodzie jest ważny, a nie ten dowód. Czyli dowód dowodem, warto wiedzieć, że tak jest. Natomiast ważny jest temat, który mówi, że jak słowo ma już dwa okresy, to ma też trzeci. Co może często pomóc jakoś słowo lepiej scharakteryzować. Czyli tutaj sobie udowodniliśmy, że jeżeli już ten pierwiastek, czyli no to jest dosyć zaskakujący fakt, jeżeli już okres najkrótszy się nie nadaje, to też nic się nie nadaje na pierwiastek pierwotny. No taka ciekawa silna własność. No i przy okazji mamy charakteryzację, umiemy wyznaczać pierwiastek pierwotny za to bardzo prosto za pomocą właśnie funkcji prefiksowej. Dobrze, a skąd jest nazwa pierwiastek pierwotny? Mógłbym nazwać ją po prostu najkrótszy pierwiastek. Natomiast pierwiastek pierwotny nazywa się dlatego, że on nie jest tylko jakimś tam najkrótszym pierwiastkiem słowa, ale co więcej, wszystkie inne pierwiastki słowa bardzo mocno od niego zależą. To znaczy... Ja już tutaj nie potrzebuję tego elementu. Innymi słowy mówiąc, jeżeli mamy jakikolwiek inny pierwiastek słowa, nie pierwiastek pierwotny, to jego długość już będzie wielokrotnością pierwiastka pierwotnego. Co ciekawe. Czyli, że mamy dane słowo S i to jest równe, nie wiem, te pierwiastki pierwotne określałem, Q, tak? Q do każdej i Q to jest pierwiastek pierwotny. I S to się równe jakieś Q1 do potęgi L tej, no gdzie K jest jakieś większe równe 1, L jest większe równe 1, no to Q1 to się równa Q do potęgi jakiejś tam, alfa. Pewnie można łatwo powiedzieć te, ale nie będę się zmieniał. Czyli tak naprawdę to mówi, że już nie może być takich, czyli nie może być takiej sytuacji, innymi słowy mówiąc, że to jest najkrótszy pierwiastek, czyli to jest pierwiastek pierwotny, a tu jest jakiś inny pierwiastek. Ja mówię, że po prostu takiej sytuacji być nie może. Wynika to z czego? No z tamtego elementu. Dopiero co stary element, który by mi się przydał, no ale zakładam, że jeszcze pozostał niestarty w pamięci. Wykorzystujemy. Wynika to dokładnie z tego elementu, który mówiłem, że jest potrzebny, czyli z elementu okresowości. Element okresowości mówi, że jeżeli, no, ponieważ to są pierwiastki pierwotne, no to są też w szczególności okresy. No to jeżeli mamy okres Q i mamy okres Q1, no to z tego też mamy okres NWD Q1. No. No i to będzie pewnie, jeżeli by było, jeżeli by to NWD, jeżeli by Q1 nie było wielokrotnością Q, no to ten NWD byłoby mniejszy, no i znowu mamy taką samą sprzeczność jak przed chwilą. Czyli to pokazuje, że pierwiastek pierwotny to jest coś bardzo silnego dla słowa. To jest takie, to jest taka bardzo silna właściwość, bo dowolny inny pierwiastek już musi być wielokrotnością tego pierwiastka. No to się również często przydaje przy jakichś tam okazjach taką własność słów posiadać. Dobrze, to omówiliśmy sobie pierwiastki, omówiliśmy sobie okresy, omówiliśmy sobie prefiksy, sufiksy. Pozostała mi jeszcze jedna ciekawostka, ale o niej nie chciałbym za dużo mówić, chciałbym raczej zmienić temat, bo już powoli robi się dużo tych różnych właściwości słowa. Może do niej wrócimy, jeżeli nam starczy czasu, ale pewnie nie. To może starczy. No dobra, to spróbujmy. To jest jeszcze sobie coś takiego jak szablony słowa. Nazwa nieprzypadkowa. Może część, może ktoś tutaj kojarzyć, skąd się wzięła nazwa szablon. Z jakiegoś kiedyś tam bardzo starego badania na olimpiadzie. Szablon słowa, no to jest szablon. Czyli takie coś, czym możemy pokryć całe słowo. Czyli jak mamy sobie słowo S, nie, mamy sobie słowo V, to szablon S to jest takie słowo, którym ja mówię, jakieś tak mówię, poukładać, że to może się troszeczkę tutaj ponakrywać, ale tak, żebym był w stanie za pomocą tego słowa S pokryć całe słowo V. Czyli to jest taki szablon. No i takie szablony, no to jest kolejna taka ciekawa właściwa słowa, no to również możemy próbować szukać, no czego, oczywiście najkrótszego szablonu, bo najkrótszy to świetnie jest całe słowo. Czyli szukamy najkrótszego szablonu.
ćwiczenia, może o tym tylko wspomnę, żeby każdy wiedział, że takie coś istnieje. No, przede wszystkim zauważamy, że szablon jest w szczególności prefiks ze sufiksem słowa, bo tak. Czyli S to jest w szczególności. Prefiks ze sufiks. No a skoro S jest prefiksem sufiksem, no to no, wystarczy tak naprawdę wziąć wszystkie prefiksy sufiksy słowa, co umiemy zrobić za pomocą no, funkcji prefiksowej, za pomocą elementu numer 1. No i przejrzeć wszystkie prefiksy sufiksy i dla każdego sprawdzić, no to już widać, że to się jakoś da łatwo zrobić, czy on jest szablonem danego słowa. No to jeżeli już mam jakiś kandydat, mam jakiegoś kandydata na szablon słowa, no to po prostu znajdujemy wszystkie jego wystąpienia i za pomocą jakiegoś takiego prostego dynamika sprawdzamy, czy jesteśmy w stanie tym pokryć dane słowo, czy nie. To już jest proste ćwiczenie. Czyli jesteśmy w stanie kandydata sprawdzić w czasie o od n, gdzie n to jest długość słowa. No to skoro tak, no to wystarczy przejrzeć wszystkie prefiksy, sufiksy. Prefiksy, sufiksy. No i dla każdego sprawdzić, czy jest dobrym kandydatem. No nie wystarczy, no bo smutna wiadomość jest taka, że prefiksów, sufiksów może być strasznie dużo. Jak mamy w szczególności słowo w postaci a do n, tutaj na przykład, no to prefiksów, sufiksy tego słowa, no to jest a do n minus pierwszy, a do n to jest n razy literka a. No to teraz kolejne. Teraz kolejne prefiksy, sufiksy słowa a do n, to jest a do n minus pierwszej, no a do n tej w szczególności a do n minus drugiej i tak dalej. Czyli prefiksy, sufiksów no, może być strasznie dużo, no strasznie dużo, no linia wolniejsza. Więc tak naprawdę, jeżeli każdego kandydata będziemy sprawdzali w czasie liniowym, no to możemy mieć pesymistycznie czas o ten fa. No zobaczmy, że akurat, no można by pomyśleć tak, a spróbujmy myśleć tak zachłannie, to znaczy, no widać, że jak wybrałem sobie takie głupawe słowo a do n tej, no to rzeczywiście tych kandydatów było dużo. No tak, tylko jak my zaczniemy szukać sprawy najkrótszego, to znajdziemy od razu a będzie najkrótszym szablonem. Niemniej jednak okazuje się, to już mogę odesłać do literatury, która będzie umieszczona pod wykładem niedługo po tym wykładzie, że można nawet, że można wymyślić takie przykłady, kiedy trzeba przejrzeć duży, kiedy mimo tego, że jest bardzo dużo prefiksów, sufiksów, to dopiero jakiś stosunkowo długi jest takim dobrym szablonem. Czyli nie można sobie myśleć tak, że a spróbujmy tak zapadnie, a może takie krótkie a wystarczy. Czyli trzeba jednak to zrobić jakoś sprytnie. No i tak naprawdę istnieją algorytmy, które pozwalają zejść poniżej o n kwadrat. Ja tylko opowiem o algorytmie n log n. O złożoności n log n. Do znajdowania najkrótszego szablonu istnieje algorytm liniowy i można znaleźć jego opis w literaturze, aczkolwiek no, jest to algorytm dosyć taki męczący. Znaczy, ma znowuż krótki kod, jak to algorytmy tekstowe, i jest dosyć trudny do zrozumienia. A nie ma po co go próbować rozumieć, bo n log n jest, tak jak mówiłem, to są wykłady z algorytmiki implementowanej, więc różnica pomiędzy o od n a o od n log n u nas nie będzie za często jakiejkolwiek różnicy. Tak? Nie będę też dzielił przez log n, żadnej złożoności ani niczego takiego. Czyli generalnie to istnieje, ale nie ma po co. Nie ma po co się tym zajmować. No dobrze. No to teraz jak wygląda ten algorytm od n log n? I zaraz już przejdziemy sobie dalej. Algorytm od n log n polega na tym. Rozważmy sobie, wypiszmy sobie najpierw, policzmy sobie wszystkie prefiksy, sufiksy słowa. To będzie jakieś P1, P2, aż do jakiegoś PK. Niech to będą wszystkie prefiksy, sufiksy słowa. Jesteśmy je w stanie bardzo łatwo wyjść, no właśnie iterując za pomocą elementu pierwszego funkcją prefiksową. No to jak sobie przyjrzymy się tym prefiksom, sufiksom, no i możemy założyć, w szczególności, że one są posortowane. PK. To teraz dokonamy jednej prostej, ale bardzo cennej obserwacji. Obserwacja jest taka. Jeżeli no załóżmy, że P i Q no to są jakieś prefiksy, sufiksy. I Q jest szablonem słowa S. I długość szablonu P, znaczy słowa, prefiksy, sufiksy, niekoniecznie jeszcze szablonu, jest większa równa niż
Q przez 2 pewnie jakiś sufit, a mniejsza równa Q, to P też jest szablonem. Czyli jeżeli mamy jakiś taki szablon, to jeżeli go troszeczkę skrócimy co najwyżej o połowę i też mamy i też jest granica z sufiksem, to to też już będzie szablon. To jest Q przez 2 czy Q przez 2. To jest Q przez 2. No dobra. Ja może tutaj na chwilę wejdę, bo nie chcę się za bardzo oddalać, a już dużo nie powiem. No dowód tej obserwacji jest taki, no fajny, bo rysunkowy. No, no wiemy, że Q jest szablonem, no to narysujmy to. Jak to wiemy, to rysujemy. U, jakieś U i tu jakieś U. To, że P jest też prefiksem sufiksem, to oznacza tyle. To, że P ma taką długość, jaką ma, to oznacza, że wystąpienia P wewnątrz Q się nachodzą. To po długość P to jest najmniej Q przez 2. Czyli te wystąpienia się nachodzą. Innymi słowy mówiąc, ja jestem w stanie wszędzie powciskać takie P i P do każdego wystąpienia Q. No ja to wszędzie P napiszę. Czyli tak naprawdę jak mam sobie, ja może narysuję jeszcze raz co zrobiłem, mianowicie tak naprawdę zastąpiłem dowolne takie Q przez taką parę P. No bo z tej własności wynika, że no P się nachodzą. No a P było i tu, bo P było i prefiksem. Czyli P było prefiksem sufiksem i Q było prefiksem sufiksem. Czyli znalazłem, jeżeli mamy tę własność, to znalazłem bardzo proste pokrycie słowa za pomocą szablonu, także tak powiem, zastępując sam ten szablon parami takich szablonów. No dobra, no ale... Okej, fajna obserwacja, ale po co ona nam w ogóle? No bo ta obserwacja mówi, jeżeli coś jest szablonem, to coś innego też. Dlatego my tak naprawdę chcemy znaleźć jeden najkrótszy, a nie 150 szablonów. To zastosujemy takie wspaniałe prawo logiczne, które jest ogólnie bardzo przydatne, zwłaszcza tutaj na studiach się może przydać. Mianowicie możemy wziąć i zrobić, żebym tylko dobrze to nazwał, transpozycję. Czyli napisaliśmy sobie obserwację, jeżeli x to y, to taka obserwacja to jest tak naprawdę, możemy powiedzieć, że jeżeli nie y, to nie x. No, wracamy sobie do prawa. Czyli jeżeli no mamy te wszystkie założenia i P nie jest szablonem S, to Q też nie jest. Q nie jest szablonem. Nie, tak. Q było w założeniu, P było w tezie, to teraz P trafia do tezy, Q trafia do... P trafia do założenia, Q trafia do tezy. Mówię, bardzo przydatne prawo, warto sobie przećwiczyć na przykładach. Mogę zadać parę przykładów tego prawa. No dobrze, no i skoro teraz mamy takie prawo, no to mówimy. Jeżeli coś nie jest, to coś, co jest niecałe dwa razy dłuższe, też na pewno nie jest. Innymi słowy mówiąc, no jednak mi nie starczy miejsca, no to mówię. Jednak poszukamy. Innymi słowy mówiąc, bierzemy, czyli mamy sobie te wszystkie prefiksy, sufiksy posortowane od P1 do PK. Sprawdzamy P1. Jeżeli jest szablonem, koniec zadań. Jeżeli nie, to wypalamy te PI takie, że długość PI jest większa równa od P1, a mniejsza równa od 2PI. Powywalaliśmy. No to wszystkie PI są teraz co najmniej dwa razy większe. No i teraz i tak dalej. Bierzemy jakieś kolejne PI1, znowuż sprawdzamy, a jak nie, to znowuż wypalamy. Jak znaleźliśmy to sukces, a mnie to wywalam. No i widać, że po logarytmicznie wielu krokach tam się skończą wszystkie prefiksy z sufiksy. Czyli za każdym razem tak sobie bierzemy, wywalamy. Czyli taka prosta obserwacja mogłaby się wydawać nic niedożąca, jeżeli stosujemy bardzo silne prawo logiczne, pozwala nam dojść do rozwiązania, w którym właśnie będziemy tak przesiewali te prefiksy z sufiksy. Dobrze. To zakończyłem męczenie prefiksów sufiksów. To teraz przejdziemy, to teraz na chwileczkę zmieniamy temat. Poczekaj, na chwilę zwolnię. Teraz pomyślimy sobie o jeszcze kilku innych fajnych algorytmach tekstowych. Czyli tak naprawdę, no, mieliśmy funkcję prefiksową, ale można też, no tak jak mówiłem, jest dużo algorytmów tekstowych, które działają w czasie liniowym,
i które działają w czasie liniowym dlatego, że właśnie się pięknie amortyzują, czyli mamy sobie taką zmienną T, tak jak nam była w KMP, czyli oglądamy się tej zmiennej T i tak naprawdę po algorytmie w ogóle nie widzę, czemu on ma być szybki, ale jak się przyjrzymy tej zmiennej T dokładnie, to widzimy, że algorytm już będzie liniowy. No i podamy jeszcze co najmniej dwa przykłady, no dokładnie dwa mam przygotowane, dwa przykłady takich algorytmów, które właśnie są liniowe, a na pierwszy rzut oka nie wiadomo dlaczego. Pierwszy z nich może będzie minimalnie mniej praktycznie przydatny, ale jest tak piękny, że nie mogę się powstrzymać. Jest to algorytm wyszukiwania, tak jak tam było zresztą napisane, troszeczkę poprzestawiłem ten plan na stronie. Mianowicie teraz sobie omówimy algorytm wyszukiwania promieni paliotropów. Sobie. Czyli algorytm Maachera, tak zwany. Ja będę mówił Maacher, chociaż kiedyś profesor Ritter mi chyba powiedział, że ten gość był z Chicago, więc chyba będzie, nie wiem, Maacher mówić czy coś takiego, ale pozwolę sobie ze względów na nieumiejętność takiej wymowy mówić po prostu Maacher. Algorytm znowuż jest klasyczny, znowuż można go znaleźć w literaturze, chociaż tak jak on jest opisany w niektórej literaturze, to można się naprawdę nieźle nadziać. No, polecam otworzyć książkę Wanarowski Dix Ritter, o, tam jest algorytm Maachera, no i tam jest napisana obserwacja magiczna, kod, koniec algorytmu. Już teraz widać. No tak ten pół godziny, godzina myślenia i rzeczywiście już widać. Aczkolwiek ja bym chciał dzisiaj pomóc wszystkim oszczędzić tej pół godziny, godziny myślenia. Dobrze, to zrobię taki krótki przerywnik. Teraz sobie zrobię trochę miejsca i jedziemy. Takie można mieć w ogóle pytanie, co się tutaj tak naprawdę dzieje. No i ta obserwacja
obserwacja bez rysunków jest zupełnie bezwartościowa. Więc teraz, o co chodzi? My będziemy wykonywać w tym algorytmie takie operacje pod daszkiem. Co tak to wygląda? Dobrze. Czyli teraz o co? Mamy sobie pozycję i tą. I załóżmy, że to jest ten promień. Mamy jakiś tak, to może jeszcze tutaj troszeczkę poszerzę to słowo. No i tu jest to L od I, tak? Czyli to jest ten najdłuższy palindrom parzysty. To tak naprawdę będziemy się przesuwali pod tym daszkiem i dopóki będziemy się mieścili pod daszkiem, dopóty będziemy w stanie bardzo szybko obliczyć wynik. Dobrze, a teraz ściśle. Przyjrzyjmy się pozycji I minus K. No zapewne, no ta obserwacja jakoś mniej więcej sugeruje, że warto się tej pozycji jednak przyjrzeć. No to tak, wiemy, że R od I minus K jest różna od czegoś takiego. Cokolwiek to nie oznacza. No to powiedzmy, że... Żeby wybrać teraz dobrą nierówność. No powiedzmy, że skoro jest różne, to załóżmy najpierw, że R od I minus K jest mniejsze od R od I od już K. Co to tak naprawdę oznacza? R od I minus K, który już kiedyś policzyliśmy, czyli no generalnie obserwacja jest po to. Jeżeli mamy policzone wszystko dotąd z tym I tą i tu jest jakiś duży daszek, to będziemy w stanie teraz szybko liczyć kolejne pozycje. Ta obserwacja mniej więcej to mówi. Czyli będziemy się posuwać pod daszkiem. No dobrze. Czyli tak. Pierwsza rzecz. No to to jest tutaj napisane L od I minus K. Czyli tutaj jest to I minus K wewnątrz nawiasu kwadratowego, tak? To jest L od I minus K. Jeżeli L od I minus K jest mniejsze od tego, a to coś to jest R od I minus K, może będę mówił, to jest L od I minus K, ale to jest R od I minus K, żeby było łatwiej. Czyli tutaj naprawdę mówi, że to jest mniejsze niż to. Co to oznacza? To oznacza, że mogę to sobie odbić symetrycznie, bo to wszystko jest palindromem. Odbijam to sobie, czyli tu mam mój daszek. Teraz odbijam sobie tę pozycję na pozycję I plus K. I to coś przechodzi mi symetrycznie na takie coś. Czyli tak naprawdę jak sobie to odbiję symetrycznie wszystko, to otrzymuję natychmiast na pozycji I plus K promień palindromu, czyli wiem, że R od I plus K otrzymuje promień palindromu co najmniej R od I minus K. Tak? No bo dokładnie ten promień, co tu był, no to będzie wszystko po palindromu, no to wszystko się odbija i tutaj też jest ten promień palindromu. No dobra, ale teraz, ponieważ to było krótsze, to tak naprawdę znaczy, że tu jest plusik, a tu jest gwiazdka. Czyli, że tutaj te dwa symbole są różne. No to skoro to odbiliśmy symetrycznie, bo to jest palindrom, no to tak naprawdę... Teraz, żeby się nie pomylić. To tak naprawdę tu jest gwiazdka, a tu jest plusik. Tak? To się wszystko odbiło symetrycznie. Czyli to tak naprawdę znaczy, że ponieważ gwiazdka nie jest plusikiem, jak wszyscy wiemy, tak? Ponieważ gwiazdka nie jest plusikiem, to tak naprawdę oznacza, że tutaj nie tylko mamy nierówność, ale tak naprawdę mamy równość. Bo gdybyśmy byli w stanie chociaż ten promień poszerzyć chociażby o 1, to tak naprawdę to by oznaczało, że jakbyśmy to odbili sobie symetrycznie znowu względem tej prostej, odbijamy to sobie symetrycznie, no to że wtedy również byśmy byli w stanie to poszerzyć o jeden. Czyli tak naprawdę stąd mamy tutaj równość. Czyli rzeczywiście, jeżeli to było mniejsze od tego, to R od I plus K jest równe dokładnie temu czemuś. Czyli to oznacza, że jeżeli ten daszek mały się mieści w daszku dużym, no to wtedy możemy to sobie obrócić i no dalej się będzie mieścić. No dobra. No, a co to oznacza w tym drugim przypadku? Przypadek drugi jest taki, że no R od I minus K jest większą R od I odjąć K. Przepraszam, maksymalizuję długość kredy. No to jeżeli tak jest, no to znowu rysujemy, no to co nam przychodzi. I tu jest pozycja I minus K. No to teraz wiemy, że teraz ten promień odtąd jest większy, czyli to coś, tu jest R od I minus K, a tu jest R od I odjąć K. Tak? Mamy powiedziane, że tutaj ta nierówność mówi tyle, że ten mały daszek się nie mieści w tym dużym daszku. Tak? Bo to jest R od I. To jest to I, ja już czas narysuję i po grubie, żeby było widać, który daszek jest który. To jest ten główny daszek.
Jak mamy główny laszek, to to jest E rod I, tu jest K, no to to jest E rod I minus K, znaczy E rod I odjąć K. A teraz to wszystko, no to jest promień palindromu zaczepionego w I minus K, czyli to jest E rod I minus K. Nie wiem, trochę zagłaszone. No i teraz, jeżeli to drugie jest większe od tego pierwszego, no to to oznacza, że ten laszek wystaje. No dobra, ale tak jak poprzednio narysowaliśmy sobie plusik i gwiazdkę, tak teraz też musimy sobie narysować plusik i gwiazdkę, żeby było dobrze. Mianowicie, ja narysuję plusik tutaj, a gwiazdkę tutaj. Takie, że plusik jest różny od gwiazdki. O co chodzi? Skoro to był promień najdłuższego palindromu zaczepionego w I, no to to musi być różny od tego. Tak? No bo inaczej by się dało poszerzyć. Ok, jestem już gotów na zrobienie. No to odbijam sobie rzeczy. I. I plus. Teraz mamy ziun. No i teraz co? Tutaj znowu, że jest, tu jest gwiazda. Nie, no dobra, ta gwiazda i ten plusik już tutaj się nie przenoszą. Tu jest plusik, to jest gwiazda. To są za palindromem. Więc tego wewnątrz palindromu już odbić nie mogę. No i teraz co? Teraz wiadomo, że jestem w stanie ruszyć tym daszkiem tak, żeby się tutaj zmieścić, ale teraz ja nie mogę tego poszerzyć tutaj, ponieważ tutaj jest plusik. To tak naprawdę oznacza, że na odpowiadającej pozycji, ja wiem, że rysuję trzeci łuk na tym rysunku, tutaj jest plusik. Tak? No bo to ten daszek był większy niż to tylko dotąd, więc jak tutaj poszerzymy, no to tu musi być plusik i tu musi być plusik. Innymi słowy mówiąc, tu jest ten plusik. Zakładam, że wszyscy widzą. Jak nie, no to nie jestem w stanie już tego dużo lepiej narysować. Odbijamy to ten kawałek od poddaszka. Tak, odbijamy ten. O! Dobrze, powiedzmy. Odbijamy to, no mówię, to jest poddaszkiem, to jest bezpieczne. Czyli odbijamy ten kawałek, który jest poddaszkiem, no i odbiliśmy. Tutaj był plusik, bo tutaj był plusik, ale tutaj jest gwiazdka, a tutaj był plusik. Innymi słowy mówiąc, tutaj mogłem poszerzyć, dlatego że tu był plusik i tu był plusik, ale tutaj już nie mogę poszerzyć, bo to jest plusik, a to jest gwiazdka. Czyli w tym momencie R od I plus K, no to jest R od R I minus K. O tym. Czyli to jest ten drugi przypadek. Tak, tutaj było. Tak? A tutaj jest tak. Czyli już nam się udało udowodnić obserwację. A teraz tak naprawdę jak będziemy chcieli wykorzystać tę obserwację do naszego druga? Czyli obserwacja mówi, że ta obserwacja mówi mniej więcej tyle. Tak, przyjrzyjmy się tej obserwacji. Jeżeli ten mniejszy daszek jest albo ściśle zawarty w większym, albo ściśle wystaje poza większy, to jesteśmy w stanie policzyć wynik od razu. Jedyna wątpliwość jest taka, co jeżeli ten daszek tak akurat się skończy tutaj, to możemy mieć pH. No to wtedy robimy brutal. Tak mniej więcej będzie działało. Czyli dopóki ten daszek jest krótszy, ściśle krótszy albo ściśle dłuższy, to możemy to wykorzystać i rozwiązać problem, że jest stały. A jeżeli teraz się okaże, że no, ten daszek idealnie będzie zalegał, no to musimy, bo to będziemy po prostu się iterować po kolei. No to co? Algorytm. Angliczek, no dobra. Dobrze, nie, to nie jest Nikolaj. No to może tak. Cześć. No to co? No to algorytm będzie następujący. Teraz zrobię się tylko nie pomylił, to sobie nawet dam minimalną ściągę, żeby mieć mniej więcej tak jak co. I to, co ja tutaj napiszę, to niekoniecznie działa. Dobra. Czyli rozważmy jakieś wartości. Zaczynamy od indeksu 0. No i będziemy mieli sobie zmienną t. Teraz ta zmienna t będzie to naszą zmienną t, tak jak potrzebne. Czyli teraz to, co się będzie działo, no to co? Chcemy policzyć wszystkie wartości, czyli y i mniejsze od m. I teraz będziemy mieli niezmiennik, który mówi, że t to się równa r od i. Niewykluczone, że akurat tutaj słowo zaczęły wymianować od pozycji zerowej do n minus pierwszej. Czyli tak sobie zmieniłem na ufę. Dobra, przepraszam. Chyba tak sobie tutaj zacząłem. No i to plus nie mówię, że ten algorytm niekoniecznie będzie działał. Niezmiennik jest taki, że t to się równa r od i, ale tak około. Innymi słowy mówiąc, t jest nie większe niż r od i. Czyli, że E do I to jest T plus może jeszcze troszeczkę trzeba powiększyć. A nuż jeszcze się trochę da. No to co? No to jak się da, no to sprawdzamy, czy się da. Czyli while jesteśmy wewnątrz S-a, to jest taki warunek
pseudologiczne, to jakaś funkcja, która sprawdza, że czy żadnym indeksem nie wyszliśmy poza słowo. I s od i minus t jest równe s od i plus 1 plus t, no to tu t plus plus. To jest ta instrukcja, która jeżeli była mniejsza, no to powiększa już tak, żeby już było dobrze. Tak? Ona już tak dopycha. Poszerza. W pewnym momencie staniemy albo przestaniemy być wewnątrz tablicy. Zazwyczaj w takim momencie się dorzuca jakiś strażników na początku i na koniec słowa, żeby się nic nie wysypało. Czyli na początek słowa dorzucamy hasza, na koniec dolara. Takie, że ani hasz, ani dolar nie występuje nigdzie w słowie. No i jak sobie tak podorzucamy, no to wtedy już wiadomo, że tutaj ta pętla zawsze się skończy na jakimś haszu albo na jakimś dolarze. Bo nic się z niczym nigdy nie znaczuje. Czyli to jest, czyli tu tym czymś już mamy teraz ten warunek, że t to się równa r od i. No bo dobiliśmy, że tak powiem, do końca. No i teraz będziemy próbowali wykorzystać tę obserwację. Czyli teraz sobie wyprodukowaliśmy taszek nad i. No teraz idziemy wewnątrz taszka. I k równa się 1. No i zapisuję obserwację za pomocą kodu. While k jest nie większe niż r od i oraz r od i minus k jest różne r od i od jaczka. No to dopóki tak jest, no to co? R od i plus k. Przepisuję obserwację. To się równa minimum r od i minus k. R od i odjąć k. I co? Jakiś k plus plus, nie? Wziął. Czyli idę sobie wzdłuż daszka dopóki mogę, czyli dopóki obserwacja mi na to pozwala. No i w pewnym momencie teoretycznie obserwacja mi przestała pozwalać. No to co? Przechodzę od k pozycji do przodu, no bo już te pozycje powyliczałem, a za to wartość t zmniejszam po k. Koniec. I teraz o co chodzi? O to chodzi, że już doszedłem do takiego miejsca. Jeszcze raz rysuneczek. Tu mamy i, to jest r od i. No i teraz doszedłem do takiej pozycji i plus k, że to jest tak jak mówiłem, akurat nie można zastosować obserwacji, czyli ten daszek się idealnie mieści. No to w tym momencie ustawiam, że ten promień r od i plus k, no to będzie tyle, ile się mieści, czyli tak naprawdę zmniejsza wędrę stare oka, oka. I mówię, no to teraz to, wykonaj się znowu, no i teraz wykonanie znowu skorzysta z tego niezmiennika, że no to jest takie oszacowanie, ale być może jeszcze da się to troszeczkę rozepchać. I znowu, w następnym kroku pętli zaczniemy od i plus k i może znowu nam się uda to rozepchać, a potem będziemy szli wewnątrz daszka, potem znowu będziemy rozpychali się wewnątrz daszka, rozpychali się wewnątrz. No dobrze. Zagmatwanie to wygląda, no ale niezależnie od tego, na ile to jest zagmatwane, to trzeba umieć, po to gmatwamy te kody, żeby dało się zobaczyć, że one są szybkie. No i teraz tutaj już w przypadku tego, w tym przypadku trzeba się minimalnie dłużej zastanowić, no bo tak, widzimy, że to jest poprawne, o ile się gdzieś nie pomyliłem o plus minus 1, co jest wysoce prawdopodobne. Natomiast pytanie jest takie, no czy to jest szybkie? No bo skorzystaliśmy tylko z jednej prostej, no banalnej wręcz obserwacji, którą trzeba było tylko zilustrować. No i teraz, czemu to działa w czasie dnia? Takie jest moje pytanie. No to podpowiedź jest taka, jak zawsze mówię, zmienna T. Zaznaczę sobie ją, nie no, wszędzie jest jedna zaznaczę. No dobra, może tylko te operacje na T. O! Tu są operacje na T. Zaczynamy od zera. Tutaj zwiększamy te, tutaj zmniejszamy te. No to są te punkty takie newralgiczne, które trzeba zwrócić uwagę. No i teraz się zastanowić, czy któregoś wykonujemy mało albo dużo. No to co? Tego zmniejszeń te wykonujemy tyle samo, co zwiększeń i tutaj. Czyli co? Sumaryczna, czyli ilość dekrementacji parametru t to jest dokładnie taka, jak ilość inkrementacji parametru i. No a teraz ile razy nie możemy zwiększyć? No, co najwyżej jeden raz, tak? Dobra. No to teraz tak, czyli tyle razy, co najwyżej możemy zmniejszyć t. Czyli tyle zaczęło od zera i możemy tych globalnie je zmniejszyć o co najwyżej n. Ale teraz t na samym końcu nigdy, no t to jest wielkość daszka tak naprawdę. Skoro t to jest wielkość daszka, no to wiadomo, że na samym końcu, może ja ten rysunek narysuję troszeczkę inaczej. 0, tu jest minus n.
a to jest plus n. Tak naprawdę ten ostateczny nawet można napisać n pół, nie? Ale to już tam dokładnie chodzi n czy n pół. Co? No. Takie to już mam. Dobra. No cóż. Kreda się przysłonią. Dobra. Czyli to tyle, taka może być wartość T maksymalnie. Kiedykolwiek w trakcie algorytmu, w szczególności na końcu, no bo T to jest rozmiar daszka. No tak naprawdę tu można napisać N przez 2. No bo T to jest rozmiar daszka. No ale ten daszek nigdy nam nie wyskoczy poza słowo, no bo nie może, nie ma takiego prawa. Czyli ilość dekrementacji T to jest co najwyżej N. No to łączna liczba wszystkich inkrementacji T, no to jest nie większa niż tam jakieś strzelmy z grubej rury 2N, nikt sprawdzi. Mógłby napisać 1,5N, a napisze 2N. Podobnie. No a widzimy, że to jest tak naprawdę, czyli co? Każdy krok tej pętli zwiększa I, a każdy krok tej pętli zwiększa T. Tak? Tutaj wzrasta T, tutaj wynik, no tutaj nie widać, że to I się zwiększa, no ale tutaj potem na koniec tyle razy, ile ta pętla się przewróci, się obróci, nie przewróci. To tyle razy, ile ta pętla się obróci, to tyle razy tutaj zostanie zwiększone I. Czyli tak naprawdę tu jest, tutaj się zawsze zwiększa T, tutaj się zawsze zwiększa I, no to tutaj łatwo widać, że to łącznie jest co najwyżej N od przebiegów, a tutaj jest łącznie tyle przebiegów, ile inkrementacji T, na inkrementacji T jest to nie za dużo. Bo no nie możemy tego za bardzo rozszerzyć, a ilość zwężeń łącznych też nie za dużo. No, czyli jak widzimy, tutaj było troszeczkę bardziej zagmatwanie, żeby sobie w tym algorytmie poradzić. Z tą amortyzacją, czyli z takim oszacowaniem, że to jednak jest liniowo wiele kroków. I może akurat w przypadku tego algorytmu warto się zastanowić. No, jego można co najmniej jako dobre ćwiczenie polecam zapisać go dla pani dronów nieparzystych. To jest doskonałe ćwiczenie na zrozumienie algorytmu. Tak właśnie sobie kiedyś ćwiczyłem. Tak? Może jeszcze powiedzieć, że pani wydaszka ci na każdym kroku wszystko było odprawy, już sama wystarczy jako dobry. No może. To nie jest ważne. No tak. Mądrze robisz. Czyli w każdym kroku przesuwa się pani zdaszka. No ja akurat sobie patrzę na te zmiany i się posadyszczyłem na tej zmiany, więc nie musiałem myśleć. Po prostu popatrzyłem sobie, jak to te wzrasta, jak to i maleje i tak dalej. I się dołączyli. No istnieje dużo argumentów i właśnie o to chodzi, że te algorytmy są o tyle magiczne, że właśnie w nich no nie do końca widać, dlaczego one są liniowe, przynajmniej jak się przyjrzymy, ale jak coś dobrze poszacujemy, to robimy. Znaczy między innymi dlatego te algorytmy się ciężko wymyśla, no bo kody są krótkie, ale same pomysły są niewymiarne. To był przedostatni przykład mojego algorytmu tekstowego. No i teraz jeszcze jeden troszeczkę mniej książkowy. No bo algorytm Maharada, tutaj jak mówiłem, no co prawda nie jest on świetnie wyjaśniony, ale jest on wyjaśniony w książce Banachowskiej Xyryter. Tak jak mówiłem. Natomiast istnieje jeszcze jeden algorytm. Mianowicie jest sobie funkcja, jest takie coś jak funkcja prefiksowa. A jest takie coś jak funkcja pref, bez x-owa. Funkcja pref. Jest sobie ta funkcja p, która normalnie była, ale jest sobie takie coś też jak funkcja pref. Czyli to będzie coś podobnego do funkcji prefiksowej, ale jednak troszeczkę inna. I ja tutaj nie będę już dokładnie opisywał algorytmu, tylko opiszę szkic, a potem powiem, do czego to się przydaje. Algorytm będzie bardzo podobny do tego, na tyle szalenie podobne, że nie chciałbym jeszcze raz prosto przechodzić. Czyli tak, no mamy sobie słowo, no i musimy sobie zdefiniować, co to jest. To jest pozycja 1, to jest pozycja 1. No to pref od I to jest długość najdłuższego podsłowa wyjściowego słowa S, które zawsze tak nazywałem, no rozpoczynającego się od pozycji I. I będącego prefiksem S. Piękna, długa definicja, tak naprawdę koniec definicji. Tak, i to jest drugi entuzjazm. To jest, jak daleko mogę pociągnąć? Czyli jak daleko mogę sobie budować to słowo tutaj, żeby tak naprawdę nie wyskoczyć. Czyli żeby dalej mieć takie słowo, które jest wciąż prefiksem wyjściowego słowa. Czyli to jest takie coś, no to mieliśmy prefiks o sufiksy, a tutaj mamy tak naprawdę prefiks o prefiksy. Tak, to jest takie coś troszeczkę innego. No i teraz, no, w prawne oko i
zauważyć, że jeżeli, że podobnie jak liczyliśmy co najmniej w algorytmie Manachera, to tutaj również możemy skorzystać z jakiejś takiej wspaniałej obserwacji, która mówi mniej więcej tyle, ja może nie zapiszę tym wspaniałym, jeśli coś jest różne od czegoś, to coś jest różne coś, a może zapiszę, nie wiem. Nie stracę. Jeszcze zapiszę sobie tę obserwację. Próbuję skończyć jakieś 50 chyba się dzieje, też troszeczkę spóźnienia, więc nie chciałbym też za bardzo wyciągać. Czyli obserwacja jest taka, mamy sobie całe słowo, mamy sobie pozycję 1, mamy pozycję i. I teraz tutaj mamy dasze, tu jest nasz dasze, tak? No i teraz patrzę sobie na pozycję i plus k. No to teraz patrzę sobie na pozycję 1 plus k. Widzimy, jak tu mamy i plus k, 1, 1 plus k. Te pozycje sobie odpowiadają. No to teraz patrzę sobie, jaka jest długość prefa tutaj.